NASK przedstawia. Pojawili się w życiu Oli i Filipa przypadkiem. Korzystając z okazji, postanowili odsłonić im sekrety wirtualnego świata. Pokazują jego dobre strony i objaśniają, jak radzić sobie z sieciowymi wyzwaniami. Plik i folder. Odkrywcy tajemnic internetu. Filip, widziałeś gdzieś mój zeszyt do matmy? Nie widziałem. Lepiej spójrz na biurko. Pomóż mi znaleźć piórki. Pomożemy im? Jasne, do dzieła. Ola, dziś masz sprawdzian z polskiego. Tak, pamiętam. Pomóż mi lepiej znaleźć zeszyt. Filip, pamiętaj, żeby oddać książkę do biblioteki. No dobra. Torba. O, jest. Dobra, mam. Mam wszystko, idziemy. Nara. A chłopaki? Powodzenia. Nie wydaje ci się, że jesteśmy jak aplikacja przypominająca o nadchodzących wydarzeniach? Plik Notus jestem. Folder Ganizer. Może Tomek odpowie? Tomek! Czy możesz odpowiedzieć na pytanie? To co? Widzimy się za 3 godziny na boisku. Spoko. Musimy się ogarnąć, żeby wygrać te zawody. Spoko, damy radę. To cześć! Cześć. Gracie na boisku i na komputerze! To jest! Filip, co ty robisz? Sorry, grałem na pamięć. Myślałem, że Tomek tam będzie jak zawsze. Żyję! Odbierze? Nie odbierze. Powiedz, co się dzieje? Tomek miesiąc temu zaczął zawalić treningi. A przecież wie, jak ważne są dla nas te zawody. Jestem zły na niego, naprawdę. Nie uważa na lekcji. A na przerwie? Gra albo na PSP, albo na telefonie. No nie wiem, co zrobić, no. Chcesz pomóc Tomkowi? No, oczywiście, przecież to mój najlepszy kolega. Nie możemy tracić czasu. Spróbuj z nim pogadać. A jak to nie pomoże, to porozmawiaj z rodzicami. Może oni będą w stanie zwrócić uwagę na problem rodzicom Tomka. Dlaczego wczoraj nie było cię na treningu? Sorry. Miałem być, ale rodzice kazali mi zostać z młodszym bratem. Myślisz, że udało się Filipowi namówić Tomka, by tyle nie grał na komputerze? Mam nadzieję. No jak poszło? Będę musiał porozmawiać z rodzicami. Chyba jednak będę musiała zadzwonić do mamy Tomka. Co się stało? Nic. No widzę przecież, że coś nie halo. Rodzice dali mi szlaban na komputer i zabrali telefon. Twierdzą, że cały czas gram i nie mam czasu na naukę. Dziwnie jacyś. No, w ogóle ich nie ogarniam. Przez nich nie dostałem się do drużyny mistrzów. Super! Oni w ogóle nie ogarniają. Gram cały tydzień, staram się, a oni... O, tak po prostu w jedną chwilę psują to wszystko. Oni nie rozumieją, że ja
Chcę być najlepszy. Dobra, no chodź, bo pani znowu nam każe ścierać tablicę za karę. Tomek chyba nie rozumie zagrożenia. To niedobrze. Musimy chyba odpalić plan P. Chyba B. Plan P. Jak paintball. Doskonały pomysł. Tomek może zrozumie, że prawdziwa zabawa w realnym świecie może być lepsza niż wirtualny. No i zapomnij, że dostał bana na komputer. Pomożecie mi wybrać scenariusz do gry? Jasne. Na nas możesz liczyć. To co? Mamy pole paintballowe. Teraz tylko scenariusz. O, flaga. Fajna walka. Polega na zdobyciu flagi przeciwnika. Nuda. No to może dwie flagi. To może być ciekawe. Nie wydaje mi się. Każdy na każdego. O, to jest fajne. To co? Mamy to? Mamy to. Genialny pomysł z tym paintballem. Dziękuję ci. Bo ja ci dziękuję. No to co, widzimy się jutro na treningu? Oczywiście. Zjawię się trochę wcześniej, żeby potrenować karne.